Witajcie w Smak Sztuki. Witajcie. Dzisiaj pijemy herbatkę owocową. Nazywa się Jamajka. Skład ma bardzo ciekawy. Widać to doskonale na tej szufelce. Duże kawałki owoców. Jest słodziutka. Właściwie można ją traktować jako przekąskę. A tutaj mamy zaparzoną. Jak widać, kolor naparu jest bardzo delikatny, jasny. No i wynika to oczywiście ze składu. A co jest w herbacie, to nam powie Bartek. Jak smakuje, dowiemy się, kiedy ją spróbujemy. Jest słodkawa, ma smak kokosa. Właściwie to jest bardzo delikatna herbata. Najbardziej przebija się właśnie ten smak kokosowy, ale też taka słodycz. Może ona się nie kojarzy bezpośrednio z ananasem, aczkolwiek no, ja wiem, że to od ananasa pochodzi. Ale też, mamy tam też pomelo. Jest też jabłko suszone. Dokładnie. I też jest kakao, więc taki posmak lekko czekoladowy ona ma. Tak. Na pewno przyjemna. Myślę, że niektórym z Was może ona bardziej zasmakować w lecie. Dlatego, że pita na zimno, właśnie taka schłodzona, na przykład z kostkami lodu, może bardzo fajnie orzeźwiać. Ale to wszystko zależy od gustu. Ja tę herbatę teraz piję ciepłą i przyjemnie mi się ją pije. Może to nie jest mój ulubiony smak na co dzień, więc nie piję ją jakoś często. Ale za to często przegryzasz. Tak, lubię podjadać te owoce ananasa bardzo, ponieważ te kawałki takie duże ananasa, co tutaj są, to są tak smaczne, tak pyszne, że pamiętajcie, że jak tej herbaty się kiedyś będziecie... Jak sobie zaparzycie tą herbatkę, to potem koniecznie trzeba zjeść susz. Dokładnie, trzeba zjeść, wrzucić te różne cząstki wyparzone do jogurtu, albo do musli. Do buzi. W każdym razie zachęcamy, żebyście wpadli i sprawdzili, jak Wam będzie smakować. Zapraszamy do nas na degustację.